Jeżeli oni mogą odrabiać to, co zadaję na przerwach, to ja mogę sprawdzać ich wypociny siedząc na kiblu, a co? Dobra, kogo my tu mamy? Maharski, Marski, dla ciebie trójeczka od razu i tak masz ciężko w życiu. Ale dla następnej osoby, po kogo my tu mamy? Pani Laskowska, nie będzie litości. Zajęte, dwójkę stawiam. Nawet tutaj spokoju za grosz. Jak oni są w stanie zżynać po 20 zadań w takich warunkach? Przecież to jest szkoła przetrwania. Miałem się już nie spóźniać na własne lekcje. Oho, i tak oto czyjeś myśli giną w mrokach historii, czy też na podłodze. Ależ ze mnie poeta dzisiaj. Kiedyś sprawdzę te wszystkie prace, obiecuję. Jeśli nie, to spalę je razem z tą torbą, tak symbolicznie, jak wiedźmy w Salem. A nie, tamte wieszano. Te stosy to tylko na filmach pokazują. Zresztą, o czym ty masz teraz rozkminy, człowieku? Nieważne. Ja nie rozumiem, czemu nikomu się nie chce chodzić na moje lekcje. Przecież z historii tyle się można dowiedzieć, tyle ciekawostek, tyle fascynujących faktów. Podniecają się grą o tron, że takiej intrygi, a nie wiedzą, jak mordercze inby robili prawdziwi ludzie na królewskich dworach. Dobra, co my tutaj mieliśmy dzisiaj robić? Syf jak w stajni Augiasza. Lepiej zapytam, żeby nie było, że znów nie pamiętam nawet, w której klasie jestem. Wie pani co? Niech pani nam przypomni, o czym była poprzednia lekcja. Ostatnio omawialiśmy dzieje walk z zakonem krzyżackim i pokój krakowski. Aha, czyli jednak faktycznie pomyliłem klasy. Niech pani nam powie coś więcej o tej lekcji. Mówiliśmy o... 3/4 czasu zeszło już na antyk, a potem wychodzą z czerwonym paskiem, recytując Greków nieżyjących od tysięcy lat, ale nie wiedzą, kto stał na bramach stoczni. Quo vadis, oświato. Doskonale. Dam pani nawet plusika. Jezu, jak oni wszyscy marnie wyglądają. Dobra, czas ich rozruszać. Nic nie motywuje lepiej i nie daje więcej wolnego czasu nauczycielowi jak praca w grupach. Wiecie co, mam pomysł. Proszę, zbierzcie się w dwie grupy, bo popracujemy dzisiaj grupowo. Dobrze, że chociaż na dwie grupy ich starczyło, bo frekwencja jak w Sejmie. Ależ się ociągają jak bezmózgie ślimaki. Ciekawe, czy wciąż w pracach w grupach panuje taka zasada, że jeden mądry robi wszystko, reszta się podpina do sukcesu i udaje, że wie, o czym mowa. Proszę uwagę. Tematem waszej pracy będzie, czy Mieszko I powinien był przyjąć chrzest i jakie są tego skutki. Do dzieła. Zastał drewnianą, zostawił murowaną na 9 liter. Chrobry? Nie, to na 7. Dobra, bo mi mózg wyparuje zaraz. Zobaczymy, co tam moje ślimaczki ulepiły. Oho, zacznę od tych, ale już z daleka widzę tabelki, jeden rzut oka i od razu wiesz, kto pójdzie na ASP, a kto będzie malował domy w Norwegii. Z drugiej strony ci drudzy zarabiają 10 razy więcej ode mnie, więc joke is on me. Dobra, zobaczmy, co tam mają. No i co, kochani, co tam wyprodukowaliście? Panie profesorze, wypisaliśmy wszystkie za i przeciw i wyszło nam, że najlepszą decyzją był chrzest Polski, dlatego że był uznawany za początek państwa polskiego. Ale to nie wszystko. Oho, skubana się rozkręca, no ciekaw jestem. Państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy Łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców. Okej. Pani Paulino, wow, jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się piątka. Na światowida, ta dziewczyna wie więcej ode mnie. Ja jedyne, co pamiętam o Mieszku, to ten tani rap z telewizji. Mieszko, mój koleżko, jakoś tak to szło. Tak, Krzysiu? Panie profesorze, ale to chodziło o Mieszka w sensie króla Polski, czy o Mieszko w sensie zakład cukierniczy, który robi mi haszki? Co tu się odmieszkowiło? On to mówi na serio. Jakbym mógł, to bym mu teraz wielkie XD zamiast oceny wstawił do dziennika. Krzysiu, chodziło o króla Polski. A, to chciałem zgłosić nieprzygotowanie. To może, Krzysiuniu, umówmy się tak, że na za tydzień napiszecie wypracowanie o Mieszko I i będzie zaliczone, co? Dziękujemy. Ale jak to, panie profesorze? Oni zrobili wszystko źle i mogą poprawić? Niesprawiedliwe. O, rzesz, ta to zawsze musi namącić. No, co za zołza. No, wie pani Paulino, Krzysiu jest taki, że tak powiem, zresztą pani widzi, taki specyficzny. On by się bardziej nadawał do klasy specjalnej. Co?
Pan uważa, że mój brat to debil? Oh, shit, zapomniałem, że to rodzeństwo. No to będzie cyrk. Krzysiu, idziemy do dyrektora. No i koniec naszej dzisiejszej edukacji. Tego dnia nie tylko sprawiłem, że młody człowiek poczuł, jak podcinam mu skrzydła, to jeszcze obraziłem jego rodzinę. No i fajnie, fajnie, ale teraz będzie znów dywanik u dyrekcji, znowu afera u rodziców i znowu przeniesienie do innej placówki. Zupełnie jakby historia lubiła zataczać koło. Siemaneczko, ziomeczki, w tym tygodniu trochę na luźno podejdziemy do tego challenge'u. Mamy takie oto lotki, mamy taką oto tablicę wyniku i słuchajcie, rzucimy sobie po jednej takiej, połączymy nasze wyniki, pomnożymy przez 1000 i to będzie ilość łapek, jakiej oczekiwalibyśmy od was pod tym filmikiem. Wiem, to trudne, ale to się wszystko uda. O, i mamy tutaj 40 tysięcy. Ode mnie jest 60 tysięcy, co oznacza, że... Zostawiacie pod filmikiem 100 tysięcy łapek w górę. No słuchajcie, los tak chciał, nasze mięśnie tak chciały, żeby tych 100 tysięcy było pod tym filmikiem, dlatego liczymy na was bardzo mocno. To jest już 50 tysięcy.